Dobra, Shroomlord, nasz pierwszy boss, albo Shroomlord. Witam was wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Pomidorowy.pl i zapraszam was na trzeci odcinek z Pandemonium 1. Powiem wam szczerze, że jestem dosyć przerażony pogodą, która jest za oknem, ponieważ mamy 15 października, a jest gorąco, jakby jeszcze lato było. Ale dobra, bo ja tutaj wam o lecie gadam, a tu chodzi o bossa. Shroomlord ma bardzo zarąbistą muzykę. I jak sami widzieliście, musieliśmy się dostać za pomocą pewnej platformy na tą oto arenę. I taktyka na tego bossa jest następująca. Musimy unikać tych spadających kamieni, które spadają z samej góry. I przy okazji aktywować katapulty, gdzie będą rozżarzone kamienie z ogniem, które będą wręcz płonąć. I w taki oto sposób bossa żeśmy pokonali. Boss defeated. Mamy tutaj, że tak powiem, hasło. I nadszedł czas na level numer 7, na oczywiście 18. Burning Desert. Burning Desert. Bardzo ciekawa nazwa moim zdaniem. I rozpoczynamy z wielkim oto impetem, ponieważ jak widzicie, Nikki wyleciała jakby, kurde, nie wiem, co się goniło. I w taki oto sposób rozpoczynamy poziom w bardzo mocno meksykańskim klimacie, ponieważ kaktusy, że tak powiem, lawa, która jest dosyć dziwna, bo w sumie nie przypominam sobie, by w Meksyku gdzieś było źródełko z lawą na powierzchni ziemi. No i oczywiście tutaj taki, no dosyć, taki klimacik meksykański. Muzyka, która tutaj nam towarzyszy, jest po prostu epicka. Zresztą ja już mówiłem to na każdym kroku, że muzyka z Pandemonium to jest po prostu cudo. Z dwójki i zarazem z jedynki. Bo jedynka jest w tym momencie, jak sami zresztą widzicie na ekranie, ogrywana. Ale dobra, może przejdę do pewnych konkretów, ponieważ dowiedziałem się jednej rzeczy. Troszeczkę sobie przeszperałem Wikipedię odnośnie Pandemonium 1 i nazwy przeciwników albo ich imion. I nie uwierzycie, co odkryłem. Ci fioletowi ziomkowie, co oni wydają takie dziwne głosy, takie, o właśnie, ten co widzieliście przed chwilą, ten taki czy jakoś tak. On się nazywa Boxing Gun, ponieważ drugim bossem, z którym będziemy walczyli, będzie Armored Gun, czy jakoś tak on się chyba nazywał. Nie, przepraszam, Gun, bo Armored Gun to jest drugi jakby typ tego oto przeciwnika. No i co ja mogę jeszcze tutaj powiedzieć? I praktycznie każdy z tych przeciwników ma swoje imię. Kurde, ta muzyka jest epicka, nie żeby coś. A te dżdżownice, nie, to nie są dżdżownice, to są bardziej takie latające szarańcze. To jest, one się nazywają Queen Zorsza, czy jakoś tak. No, dosyć ciekawe imiona, nie będę tego ukrywał. Swoją drogą, jeśli chodzi o ten otóż poziom, pamiętam, że to był pierwszy poziom, który spowodował, że albo w sumie nie pierwszy, albo jeden z pierwszych poziomów, który spowodował u mnie wielkie rage'e i wielkie frustracje co do tej gry. Serio. Po tym poziomie dosłownie ryczałem, gdy byłem mały. Płakałem, ryczałem, czy Bóg wie co jeszcze mogę, jak się określić. No. Bo ten poziom tak mi ostro kopał zadek. Zresztą, tak jak wspominałem, to było też do przewidzenia, ponieważ ja popełniłem najbardziej niedorzeczną głupotę, jaka mogła kiedykolwiek być. A mianowicie, że ja olewałem po prostu upgrade'y. I w sumie to mnie jakby sprowadziło do parteru, przez co, no, wiadomo jak skończyłem. Że tej gierki nie skończyłem kompletnie. I po raz pierwszy, kiedy ją zaliczyłem, tak w 100%, no dobra, może nie w 100%, bo nie robiłem gry na 100%, to było w momencie, gdy robiłem livestream rok temu. To wtedy gdzieś tam chyba w okolicach lutego albo stycznia przyszedłem całą grę. Może nie na 100%, bo tutaj tym bardziej też nie robię 100%, bo to się nie opłaca, bo te wszystkie rundy bonusowe się powtarzają. I hej, mamy cały level 7 zaliczony w 38%. Wow. Ale muszę przyznać, że otoczenie tych poziomów jest naprawdę bardzo fajne. Bardzo mi się podoba layout tych poziomów albo po prostu tło, więc myślę, że zasługują u mnie na taką mocną szóstkę z plusem. Rozpoczynamy Branki Westerns, czy jakoś tak ten poziom się nazywał. I ten poziom praktycznie ma ten sam soundtrack co poprzednik, tak więc tutaj nie jest nic, że tak powiem, odkrywczego, ponieważ to samo leciało poziom temu.
Nie wiem, czy jeszcze jeden poziom, nie pamiętam jeszcze, czy jeszcze jeden poziom miał ten sam soundtrack, czy po prostu ten, to jest taki... To jest coś takiego, że Crystal Dynamics nie wiedziało jakby jakiej muzyki użyć, więc postanowili użyć tej, która leciała w poprzednim poziomie. No być może tak było, nie chcę tutaj wchodzić w żadne teorie spiskowe. Ale na czym zadanie w tym poziomie polega, to po prostu za pomocą tej zjeżdżalni musimy udać się na sam dół i przy okazji zmierzyć się z triceratopsami, albo po prostu z dinozaurami. Choć nie mam pewności stuprocentowej, jak one mają na imię, więc wolę się upewnić. I nie ma o tym wzmianki, więc tak, to są dinozaury zwykłe. I tutaj będzie coś, co możliwe... Nie, w sumie to się pojawiło w poprzednim odcinku, więc... Więc mogę to o tym chyba wspomnieć tutaj. Tak? To się pojawiło? Szczerze nie pamiętam. W każdym razie, jej, zamieniłem się teraz w nosorożca. I... Atrybuty nosorożca są następujące, że kiedy będziemy cały czas trzymali D-pad, ponieważ możemy grać na D-padzie, bo w sumie nie możemy grać na analogu, to kiedy będziemy trzymali strzałkę w prawo, bądź też i w lewo, bo zależy w kierunku, jakim chcemy się udać, to nasz Rajnok będzie, że tak powiem, wystawiał kolec. Co będzie świadczyło o tym, że będzie mógł łatwo pokonywać przeszkody, jak i przeciwników. Aczkolwiek możemy również ten zabieg powtórzyć przyciskając kwadrat, ale wtedy chyba on ma dodatkową prędkość, co oznacza, że jest szybszy. O kurde, przed chwilą przecież walczyliśmy z tym armored gunami. O kurcze. A dopiero teraz tak zauważyłem, bo zwróciłem na to mocną uwagę. Swoją drogą w ogóle mi się bardzo tło podoba, bo tam jak widzicie w oddali jest las. I nie wiem czemu mi się przypomina trochę jakbyśmy byli gdzieś blisko pierwszego poziomu, tak szczerze. Oj, proszę bardzo, znowu Armored Gun. Bo Armored Guny się też właściwie wyróżniają tym, że one dosyć wysoko skaczą. Tak, by the way, taka dosyć ciekawostka, chociaż pewnie powiecie, że z dupy ciekawostka, ale ten let's play dedykuję w sumie dwóm osobom. Mojej wspaniałej dziewczynie Justynie, jak i Bio. Tak, tego Bio z kanału Bio Games TV. Swoją drogą robimy Spider Forest, o którym zaraz opowiem. A dlaczego dedykuję to dla Bio też? Ponieważ Bio ogrywał tę gierkę i wiem, że Bio uwielbia Pandemonium 1. Tak więc Bio, jeżeli ty to oglądasz w 2019 roku, to pozdrawia cię Pomidor z 2018 roku, bo z października. Dokładnie z 15. No i pozdrawia cię aktualny Pomidor, który pewnie to wrzucił jako trzeci odcinek 3 stycznia 2019. Ach, Spider Forest. Zarąbista muzyka, zarąbisty klimacik. To był chyba jeden z tych... nie, w sumie nie, bo ja grę przeszedłem w sumie... Gdzieś tak... Właśnie nie pamiętam, czy ja grę skończyłem przy pierwszym bossie, czy właśnie gdzieś chyba w okolicach Spider Forest skończyłem grę. Tak, coś było takiego, ponieważ ja jeszcze pamiętam, że grałem trochę w te poziomy dalej i doszedłem właśnie bodajże do tego, do Spider Forest. Albo do tego z następnego poziomu, który będzie w następnym odcinku. No nic, mamy power-up, który, że tak powiem, zmniejsza przeciwników, co jest wielkim ułatwieniem, ponieważ te wielkie pająki, które tutaj są, mogą, że tak powiem, spowodować u niektórych arachnofobię. Dlatego dla osób, które się boją pająków, to możecie sobie tym teraz w tle posłuchać, chociaż te pająki nie wydają się aż takie, kurde, groźne. Ani takie, wiecie, ani takie, no, złowrogie, żebyście mieli mieć zaraz, kurde, nie wiem, atak paniki. Swoją drogą, jest jedna rzecz, która zakwalifikuje ten let's play, który będzie, powiedzmy, na 100%, mimo że nie zdobywam wszystkich żetonów. Są w sumie dwie rzeczy. Po pierwsze, te dwie rundy bonusowe, które wam pokazałem na samym początku. I ostatnia rzecz to będzie między innymi te upgrade'y zdrowia, ponieważ mam zamiar w tym let's play'u zdobyć wszystkie upgrade'y zdrowia, czyli te kwadraciki z serduszkami. Będąc małym szczylem, szczerze nie pamiętam, co w tym poziomie się działo, chociaż nie, pamiętam. Fala game overów, fala złości i fala wszystkiego, ponieważ próbowałem rushować ten poziom, ale zgadnijcie, co się stało, gdy próbowałem rushować ten poziom. No zgadnijcie. Po prostu zawsze kończyłem z takim wielkim impetem spadając w dół, że to jest po prostu głowa mała. Serio. Nie mogłem przejść tych poziomów za wszelką cenę,
Mimo, że próbowałem, nawet dałem mojemu tacie z tego, co chyba pamiętam, zagrać, albo koledze też. I nikt nie mógł tego przejść. Cholerny poziom, cholerny Spider Forest. Nie cierpię, ja w sumie bardziej nie cierpiałem tego poziomu, jak byłem mały. Ponieważ teraz to w sumie ten poziom jest dla mnie bardzo przyjemny. Bardzo przyjemnie mi się w ten poziom gra. I uważam, że ma bardzo fajny i niepowtarzalny klimat. Zresztą każdy z tych poziomów ma niepodważalny i niepowtarzalny klimat. Dobra, trzy poziomy zaliczone. Canopy Village zostawiamy sobie na odcinek numer 4. Mam nadzieję, że w sposób ciekawy prowadzę let's play i że jestem informatywny. Jeżeli tobie, drogi widzu, spodobał się odcinek, to możesz stawić łapkę w górę. Bardzo bym cię o to prosił. Chociaż to od ciebie zależy. A jeżeli ty jesteś nowy na tym kanale i spodobał ci się mój content, zapraszam do subskrypcji kanału oraz kliknięcia w dzwoneczek. A my widzimy się w kolejnych odcinkach z gry Pandemonium 1 i nie tylko. Na razie, trzymajcie się i cześć.